Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Singla. Dzisiaj zajmiemy się budową laboratorium, w którym będą tworzone oraz przechowywane mikstury. Zaciekawieni? Tak więc lecimy do filmu. Na samym początku trzeba wybrać oraz przygotować miejsce pod projekt. Zauważyłem, że fajnym pomysłem będzie zbudowanie małej wyspy na jeziorze przy moim domu. To doda trochę życia do tego miejsca. Tak więc lecimy z budową wyspy. Okej, dobra. No to jesteśmy po przygotowaniu wysypki. Tutaj proszę bardzo, tak ona wygląda, tak, bo widać ten chamski uśmiech. Zaraz wam mogę pokazać, o co chodzi z nim. No, przygotowałem wysypkę, to co widzieliście na timelapsach. Uznałem, że ten odcinek tak będzie połowicznie taki narracyjny, połowicznie taki na żywca. Myślę, że wyjdzie fajnie, tak żeby wam niektóre rzeczy pokazywać tak, wiecie, na żywo, tak z pierwszej ręki. A niektóre takie właśnie na timelapsach z jakimś tam dogranym po tym komentarzem. Myślę, że tak wyjdzie fajnie. No, taka wyszła wysepka w takim kształcie ciekawym. Starałem się, żeby wiadomo, żeby nie była jakaś mega taka, nie wiem, kanciasta czy coś, chociaż nie wygląda najbardziej naturalnie, ale jak tutaj powstanie ten główny budynek, którego zresztą projekt zaraz wam pokażę, to myślę, że będzie fajnie. Tym bardziej, jak tutaj zrobię jakieś fajne otoczenie i wszystko, to się wszystkiego dowiecie, a co do skina i tego, i easter egga. To jest taka fajna rzecz, jak wezmę sobie tutaj, wyłączę nakrycie głowy. Napiszcie, czy wam się podoba takie coś. To jest nawiązanie takie, by mi się bardzo spodobało, jak do Funny Moment zrobiłem tam to family friendly on off i tak jakby zrobiłem wersję mojego skina właśnie taką goofy, ja to nazywam. Mi się mega spodobało, że no muszę to mieć jakby gdzieś tam nawet ukryte pod tym jak się tą jedną część zdejmie, bo to jest po prostu zarąbiste. Dobra, a przechodząc właśnie do tego głównego tematu, no to pierwsze co, to trzeba tutaj elegancko na dół zjechać, bo już wszystko przygotowałem wcześniej, tylko po prostu musiałem tą wyspę dokończyć. I teraz tak, potrzebujemy schematik Canona, jak zawsze. Ja wiem, że części z was może się nie podobać, że ja go tak nadmiernie używam, ale słuchajcie, duża część projektów, jak tak naprawdę nie wszystkie, poza tak naprawdę tym domem, co ostatnio robiłem, no to są moje projekty, które ja sam jakby se projektuję gdzieś wcześniej i po prostu potem sobie odtwarzam. Ja muszę i tak normalnie nazbierać wszystkie materiały na to, nieraz dość ciężkie, czasochłonne, więc to nie jest tak, że on mnie całkowicie wyręcza z tego. Zresztą projekt sam tworzę na innym świecie najpierw, dopieszczam i wszystko, a potem właśnie tutaj go robię w taki sposób. Czekajcie, ja się jeszcze wrócę, bo jednej rzeczy zapomniałem bardzo ważnej, czyli zapomniałem o książce. Książka nam się przyda, żeby mieć listę materiałów, nie? Więc po prostu zwykłą książeczkę bierzemy. O, i można teraz pojechać tutaj do góry elegancko. Teraz tak, jak już podstawiałem, mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie zresetowało. Dobra, Canona myślę, że możemy sobie tutaj ulokować. I teraz sobie zobaczę, potwierdzę. Oj, ale lag. Tak, jest podstawiony tak, jak podstawiałem. Teraz tak naprawdę to widać. Troszkę to zawsze laguje, jak są podstawione te projekty. No ale tutaj już macie w sumie pokazane, jak będzie wyglądał ten budynek. Myślę, że całkiem ciekawie na swój sposób, bo zaczęło się od tego, że zbudowałem
duży klocek z kwarcu i tak zacząłem coś z nim eksperymentować, żeby był trochę ciekawszy, żeby nie był taki nudny w ogóle wszystko, nie? No, zacząłem sobie eksperymentować, aż wyszło coś takiego i jestem z tego zadowolony. Żeby nie było, on jest tak naprawdę pusty w środku. Tutaj będę już tak normalnie robił te wszystkie rzeczy. To będę wolał sobie właśnie tak zrobić normalnie, a nie żeby to było też jako gotowy projekt. Ale to też będziecie mieli pokazane, jak będę robił te rzeczy i będę... I zresztą też w następnej takiej wstawce nagrywanej na żywca wam na innym świecie pokażę tak jakby projekt, prototyp tego, jak to będzie działało, to całe laboratorium, nie mogę się wysłowić, i to robienie potek w nim, bo tam taki sobie, jak to nazywam, prototyp tego zbudowałem. No ale dobra, dajemy sobie tutaj schemacik, tu dajemy książeczkę, żeby nam listę materiałów stworzyło, która pewnie, no nie jest nie wiadomo jaka długa, ale ma dużo niektórych przedmiotów. No tutaj patrzcie, na przykład prawie 9 staków białego betonu, czy tam białego konkretu, jak kto woli. Bloki trawy, które też muszą się zaliczyć pod ten projekt niestety, żeby to wyszło dobrze, bo też są nieraz gdzieś użyte. Więc nie wiem, ile bym ich musiał dać tak na oko, żeby wystarczyło na to, co on chce. Zresztą nie wiem, czy by tak zadziało, więc też będę musiał te prawie 23 staki tego zebrać, więc będzie trochę roboty. Tak szczerze, to mnie najbardziej przeraża, bo to jest przez tego grzyba, bo to jest przez to, że ja go jako word editem zrobiłem, w sensie najpierw po prostu kulę wygenerowałem z czerwonego konkretu i potem po prostu zmieniłem jej kształt, więc jest pełny w środku, nie? Więc to też będzie ogromna ilość pracy, ogarnięcie takiej ilości konkretu, ale damy radę, nie? No, damy, nie? No to będzie... Będzie dość trudne, prościutkie, nie? No, tam jakieś inne rzeczy, material jest, to będę sobie wszystko teraz zbierał, gromadził. No jedyne co, to ten czerwony konkret będzie najgorszy, tak szczerze, z tych wszystkich rzeczy. I nawet myślę, że od niego sobie typowo zacznę wszystko, bo jednak jego jest najwięcej w tym projekcie. Gdzie ja tutaj mam zombiaka, że... Co ty tu robisz? U mnie na chacie, ej! Gdzie on się mógł? Ty! Nie pozwalaj na takie panoszenie się. No. Wiecie co? Chyba wiem, skąd on się mógł wziąć. On się mógł wziąć stąd, bo tu jest troszkę chyba ciemno na tym tarasiku, więc to będę musiał chyba ogarnąć za jakiś czas, żeby mi się tu na przykład jakiś creeper nie zrespił i mi nie wybuchł. No ale dobra, no. O właśnie, tu się ich zrespiło. Trzeba pościągać to wszystko, żeby nic mi tutaj nie zepsuły. Ja ten teren, wiadomo, oświetlę, jak już powstanie budowla też wokół, więc wtedy będzie tam bezpiecznie. Więc dobra, no. Widzimy się na następnych timelapsach czy innych rzeczach, jak pozbieram te rzeczy, a głównie ten konkret, którego się boję, no ale myślę, że damy radę, no. To tak naprawdę tylko duże ilości piasku, żwiru i barwnika to idzie ogarnąć. Tak więc widzimy się w dalszej części robienia tego całego projektu. Po zbudowaniu wyspy zacząłem zbierać materiały na budowę laboratorium. Projekt finalnie mocno zmienił się w porównaniu do tego, co pokazywałem wam przed chwilą. Zamiast tego dziwnego budynku zrobiłem taki kopiec i moim zdaniem wygląda teraz o wiele lepiej. Najtrudniejszym z materiałów był kwarc, ponieważ potrzebowałem go ponad 70 staków. Jest to ogromna ilość. Zacząłem klasycznie zbierać go, chodząc po netherze. Jednak zauważyłem po czasie, że nie jest to najszybsza metoda. W normalnym Minecrafcie byłby to jedyny sposób, jednak tutaj mam moda Create. Postanowiłem, że zrobię w netherze pod ziemią koparkę. Poza kwarcem zawsze też wpadnie trochę netherytu, więc myślę, że uczciwy deal. Użyłem mojej istniejącej koparki z kopalni Deep Slate'u i tylko doprowadziłem tory do netheru. Wyposażyłem się w kombinezon do nurkowania w lawie i poszedłem kopać.
Po czasie doszedłem do wniosku, że jednak ta metoda nie jest w żaden sposób szybsza. Jej jedynym plusem jest ten netherit. Jednak teraz nie jest mi aż tak potrzebny. Postanowiłem użyć innej metody, która okazała się kluczem do sukcesu. Skorzystałem z kół kruszących. Wygląda to tak. Wrzucam do nich kobla, żeby zrobił się żwir. Potem ten żwir wrzucam jeszcze raz i z niego robi się piasek. Ten piasek potem zabieram do pieca i używam na nim mechaniki nawiedzania, żeby zmienił się w soul sand. Na koniec ten soul sand płuczę, pozyskując z niego kwarc i śladowe ilości złota. Na tym przykładzie, który teraz widzicie, użyłem małej ilości tych surowców, ale przy większych daje to przyjemne ilości kwarcu, które bym kopał dużo dłużej. Tym sposobem udało mi się zebrać cały potrzebny kwarc. Po zebraniu wszystkich materiałów odpaliłem schematik Canona. Powiem wam szczerze, że to był jak do tej pory najdłużej budujący się projekt, bo z przerwami zajęło to 2 realne dni. Jednak udało się i efekt jest niesamowity. Cześć, 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 witam was dalej w tym odcinku. W sumie przywitałem się tak, jakbym zaczynał odcinek, bo ja to z różnymi przedziałami czasowymi nagrywam. I tak, znowu ja się do was odzywam, ten z teraźniejszości, powiedzmy, a nie z przyszłości, co się dogrywam. Jesteśmy na świecie testowym, bo chciałem wam zaprezentować mniej więcej, na jakiej zasadzie maszynę chcę zrobić. No w tej sumie budowli, bo tutaj sobie też to projektowałem. A teraz wykorzystuję moment, że mogę sobie taki na żywo ten nagrać. No i słuchajcie, maszyna ogólnie będzie wyglądać w ten sposób mniej więcej. To, co jest tutaj, będzie się znajdowało tak naprawdę w tym trzonie tego grzyba, tak? To jest trzon. Dlatego też specjalnie to zaprojektowałem, bo właśnie chciałem, żeby to laboratorium miało właśnie jakiś taki element tego. Na początku to miał być jakiś komin, potem wyszło, że grzyb w sumie i w sumie fajnie, nie? No. I to będzie mniej więcej maszynka tego typu, jak tutaj możecie zauważyć. Tak w ogóle, wybaczcie, jestem trochę prześwietlony, ale o tej godzinie, co to nagrywam, to nie dałbym rady inaczej ustawić kamery oraz oświetlenia, więc niestety musicie przecierpieć to, że troszkę jest jasno na tej kamerce. No i co? No po prostu to działa na takiej zasadzie,
że najpierw klikamy dźwignię, którą tutaj sobie podpisałem i pewnie tam też tak zrobię, jako woda. I teraz pompuje nam się woda do tygla. Bo właśnie to, co jest, co będzie w tym najfajniejsze, okej, jest już woda, nam się tutaj pojawiło, wskoczyło, informacja. Fajne będzie w tym to, że mikstury będą się ważyć tutaj, z tym, a nie przy użyciu standardowego statywu alchemicznego. Więc to myślę, że też bardzo fajny bajer. No i teraz tak naprawdę zacznie się magia, bo tutaj są wszędzie do wyboru składniki, jakie byśmy chcieli dodać. No i załóżmy, że chcemy zrobić sobie na przykład potkę na... Nie wiem, na co byśmy mogli chcieć zrobić potkę w sumie. Na speeda na przykład. No to musimy zacząć od tego, żeby kliknąć sobie raz tutaj brodaweczkę. Brodaweczka sobie tutaj zaraz, o właśnie, poleci. I ładnie się tutaj miesza. W tyglu. I mamy klarowną miksturę. Tak, tutaj od razu tak wam pokażę. Działa to na banalnej wręcz zasadzie. Tutaj jest wiatrak z dyszą, nawet jeżeli ja tutaj wpadnę, to patrzcie, on wciąga po prostu. Tutaj są hopery dookoła niego. A składniki są po prostu z droperów wyrzucane właśnie do tej tuby i są zasysane tutaj i se lecą tutaj. No, bardzo prosta zasada tak naprawdę, nie? No i mamy taką klarowną miksturkę. Teraz skoro chcieliśmy zrobić speeda, to dodajemy cukier. Cukier se zaraz tu poleci, bo to musi wiadomo, o, dotrzeć. Miesza się bardzo ładnie i powinno nam się, o właśnie, tutaj zmienić, że jest mikstura szybkości. I nawet widzicie, że tak fajnie tutaj się mieni w tym kolorku, nie? Co ta potka ma. Chociaż dalej trochę nie ogarniam kolorów potek w 1.20, bo oni to przecież zmienili. Troszkę nie lubię tej zmiany, tak szczerze. Przez tyle lat było tak samo, a teraz no, nieważne. I na przykład możemy sobie, nie wiem, jeszcze zrobić, żeby co, żeby na przykład a nie możemy, nie dałem tutaj tego, no nie dałem tej redstone'a i glowstone'a, żeby zrobić, żeby była dłuższa albo miała efekt dwójki. Dobra, nieważne, jakby w finalnej wersji będzie to tak czy siak, tutaj najwyraźniej o tym zapomniałem. No i jak mikstura jest gotowa, to klikamy sobie tą dźwignię, że mikstura gotowa. I mikstura jest odsysana tutaj do zbiornika. I od cała filozofia działania tu od razu w zbiorniku się w sumie nie pojawiła, bo tutaj to jest włączone. To jest po to, jakbyśmy chcieli sobie... przetestowałem. Jakbyśmy chcieli sobie od razu to do butelek nalać. Po prostu butelki dajemy tutaj. I jest nalewana taka mikstura. Od razu wam tutaj mogę pokazać, że wychodzi taka sama ilość potek, jakbyśmy zrobili to w statywie alchemicznym, czyli 3 potki na tak jakby jedno zrobienie receptury. Więc tak naprawdę wychodzi na to samo, ale nie wiem, myślę, że wygląda fajniej. No i nie wiem, no po prostu chciałem, żeby coś było tak, że jak robię potki, to żeby było coś ciekawego. No i potki też w samym tym tej budowli będą właśnie w takich zbiornikach przechowywane zamiast w butelkach gdzieś typowo. Jak się będzie chciało gdzieś potek użyć, to po prostu będę sobie napełniał butelki w taki oto sposób. No i to jest cała zasada działania. Tu jeszcze w finalnym tym będzie taka różnica, że tu jeszcze będzie jakiś mechanizm do zasilania tego palnika, bo tutaj po prostu użyłem kreatywnego ciasta, żeby on ciągle się tak palił fajnie, no bo to jest wiadomo na kreatywne, ja sobie tutaj testowałem tylko i wyłącznie i projektowałem tą maszynkę, żeby zrobić, bo to tak jak podkreślam, poza projektem silnika parowego, który nie jest mój, to ja tak jakby tutaj te create'owe swoje rzeczy, mechanizmy, farmy, wszystko to sobie sam staram się projektować, bo na tyle lubię tego moda, jest na tyle intuicyjny i fajny, że lubię sobie sam z nim eksperymentować niż korzystać z gotowych tutoriali. Tylko mówię, silnik był jedynym wyjątkiem, bo to jednak było takie bardziej skomplikowane i musiałem sobie zobaczyć, jak to zrobić. No, więc różnica będzie taka, jak powtarzałem, że
Będzie jakiś mechanizm, który będzie to po prostu zasilał. Będzie gdzieś skrzynka, gdzie się będzie wrzucało, na przykład, nie wiem, jakiś węgiel czy coś. No bo tutaj po prostu użyłem dokładnie, jeżeli ktoś tak nie siedzi w Create i jest ciekawy, użyłem o tego, kreatywne płomienne ciasto i ono po prostu jak się je da palnikowi na Creative, bo tylko z Creative'a można je pozyskać, nie ma receptury, to on po prostu ciągle się pali, a taki zwykły, gdzie nie był tego użyty, to on by normalnie, tak jak na Survivalu, jeżeli by się chciało, żeby działało, to by musiał być zasilany czymś, nie? Co jakiś czas, więc to jest taka różnica, ale to tylko mówię do prototypu tutaj, jak sobie testowałem na Creative, więc tak to będzie wyglądało i będę teraz właśnie się zajmował budowaniem już finalnej tej wersji maszyny tam na świecie, no i takim kończeniem projektu, więc no, widzimy się w następnych wstawkach, potem może na jakimś zakończeniu, więc jeszcze troszeczkę filmu przed wami. Jednak zanim zacząłem zajmować się maszynerią budynku, trzeba było zbudować do niego drzwi i doprowadzić do niego wały od głównego generatora. Teraz wam pokażę ten proces. Efekt końcowy jest mega fajny, bo wyszły drzwi wysuwające się z ziemi. Wygląda to obłędnie. Nadszedł czas na budowę całej maszynerii. Przed chwilą wam pokazywałem prototyp tej maszyny na moim świecie testowym. Jedyna różnica jest z palnikiem, do którego tutaj dorobiłem maszynkę dostarczającą mu paliwo. Tym razem nie zapomniałem też o redstone'ie i glowstone'ie. Jeszcze tylko dorobić ekran, pokazujący informacje o płynie, znajdującym się w tyglu i maszyna robiąca mikstury, gotowa. Jednak to jeszcze nie koniec projektu, jest jeszcze bardzo dużo do roboty.
Czas zrobić pomieszczenie ze zbiornikami do przechowywania mikstur. Będzie mi potrzebna ich ogromna ilość, bo aż 74 zbiorniki. Taka ilość dlatego, że wziąłem pod uwagę prawie wszystkie typy mikstur. Krótkie, długie, mocniejsze i miotane. Mikstur trwałych nie brałem pod uwagę, ponieważ są one bardzo rzadko używane. Skoro mówimy o dużej ilości zbiorników, to przestrzeń, która była zrobiona, nie była do tego wystarczająca. Dorobiłem górne piętro oraz dolne pod ziemią, żeby na pewno je wszystkie tam pomieścić. Czas dodać pozostałe zbiorniki i miejsce do przechowywania gotowe. Dodam teraz do zbiorników pompy razem z odpływami i napełniaczami, żeby być w stanie wchodzić z nimi w interakcję. Na koniec pozostało mi połączyć wszystkie pompy zębatkami i gotowe. Widok, jak to wszystko działa, jest niesamowity. Na sam koniec udekorowałem wnętrze i dałem villagerów. Teraz to miejsce nie jest takie nudne.
No i dobra, witam was na zakończeniu projektu już. Jak widzicie, tutaj wszystko ładnie jest gotowe, skończone. Jest nasz kopiec z wielkim gzibem na środku. Jakieś drzewka, wszystko naokoło. Wszystko tutaj jest ładnie ogarnięte. Tutaj dałem po prostu drzewka i trawę naokoło w tym terenie, bo jakoś tak nie wiem, nie miałem pomysłu co zrobić, bo tutaj nawet zostało to tutaj dorobię. To są takie pierdoły małe. I słuchajcie, dla was najważniejsze jest, że tak powiem, mięso tego wszystkiego, czyli to, co tak naprawdę się dzieje w środku. W sensie wy widzieliście, jak to powstawało, ale tak wam pokażę to wszystko w podsumowaniu, wiadomo. No i co? Mamy tutaj takie, proszę bardzo, fajne drzwi. Zrobiłem. No i jak wchodzimy, to tutaj się coś dzieje. Porobiłem tutaj jakieś, powiedzmy, stanowiska, jakieś rzeczy, przy których normalnie sobie siedzą tutaj i pracują villagerzy. Żeby to wszystko tutaj hulało. Tutaj można se zobaczyć, patrzeć na proces, jak się coś będzie tworzyło. I stworzymy tak jakby miksturę. Zaraz, tak naprawdę. Tutaj, podczas tego. Ale no, pokażę wam jeszcze tutaj wszystko do końca. No tu jest ten środek z tym mechanizmem. To wygląda po prostu w taki sposób. Więc to jest po prostu, są drzwi, żeby móc do tego wejść. A tu jest przejście do części z przechowywaniem tego. No to trochę zajęło, tak szczerze, żeby te wszystkie zbiorniki porobić i wszystko tutaj. Na każdy typ potki jest, nie licząc tylko tych trwałych, co zostają na ziemi. Bo uznałem, że bez sensu je robić, bo i tak sam ich nie używam. Jest na wszystkie, jeszcze właśnie górne piętro, nie? Żeby wszystko było segregowane i żeby mikstury były typowo przechowywane w zbiornikach. Tutaj też jest jeszcze dolne piętro, musiałem specjalnie dorabiać, żeby to wszystko tutaj ładnie pomieścić w środku. No i tak naprawdę zostało mi parę takich drobnych rzeczy off camera, że tak powiem. Czyli po uzupełnianie tak jakby tych składników wszystkich, bo teraz wszystkich nie mam i przygotowałem tylko parę, żeby tutaj wam na pokaz tak jakby zaprezentować, jak to działa. Ale widzę, że o ważnej rzeczy zapomniałem, czyli o paliwie dla naszego palnika, więc trochę fail, bo wszystko przygotowałem na pokaz, ale o tym zapomniałem. To nieważne, weźmiemy jakiś szybki węgiel, może tutaj nawet będę miał, żeby nie zjeżdżać na dół. Tak, jest trochę węgla drzewnego, nada się. Węgiel drzewny dlatego, że przez to, że mam farmy drzew, to i to takie bardzo wydajne, to mogę bardzo duże ilości węgla drzewnego od jakichś tego typu rzeczy sobie wytwarzać. Ogromne ilości wręcz w szybkim czasie. Więc do takich rzeczy jak to sobie używam po prostu drzewnego zamiast zwykłego. To jest taka ironia, bo normalnie się go tak nie używa, jak się gra. No i paliwo sobie wrzucamy tutaj, ono tutaj leci. O, palnik jest zasilony. Tak więc możemy lecieć. Pierwsze co, to musimy sobie załączyć tutaj to, czyli pompowanie wody. Tutaj jak widzicie, woda została pięknie zapompowana do zbiornika. No i mamy na wyświetlaczu informację, że jest woda. To możemy już wyłączyć, bo ona znajduje się tutaj, w tyglu. I zrobimy sobie potkę odporności na ogień. Czyli żeby zacząć, musimy najpierw wziąć brodawkę. Brodawka sobie tutaj poleci. O, poleciała. Miesza się pięknie. I mamy klarowną miksturę. Teraz do tej klarownej mikstury dajemy magma creama. Proszę bardzo, on sobie tutaj też, o, poleciał. Robi się, robi. Mamy miksturę ognioodporności i jeszcze damy sobie redstone, żeby była dłuższa. Więc tutaj sobie, o, doleciał redstone. Miesza się. No i jest ta mikstura ognioodporności na 8 minut. Teraz sobie dajemy tą dźwignię, czyli mikstura gotowa. I mikstura jest pompowana tam do zbiornika i została przepompowana. Można tutaj to wyłączyć. I teraz idziemy tak naprawdę tutaj po odbiór, że tak powiem. Tutaj było, że tak powiem, taka jedna porcja, to tutaj już nie ma nic w zbiorniku, tylko w napełniaczu od razu to jest. No i tutaj po prostu podstawiamy buteleczki, do których potka jest nalewana i mamy mikstury ognioodporności. I teraz możemy od razu tutaj, tutaj jest fire resist 8 minut, od razu je tutaj sobie
elegancko do zbiornika dać. Tylko mówię, one od razu tu trafiły, bo to jest taka mała ilość, że... No bo tutaj do tego napełniacza takiego jednego wchodzą trzy butelki, tak jakby, nie? Jakbym zrobił więcej tych potek, to to już by tutaj się zbierało, więc... To jest tak zrobione, uznałem, że nie ma sensu, żeby specjalnie za każdym razem włączać i wyłączać, to tylko niech to sobie ciągle działa. I po prostu jak będą potrzebne potki, to tutaj, tak jak w sumie tutaj po zrobieniu tego, podkładamy sobie tylko butelki, nam nalewa i wtedy jest to gotowe. No, więc mam nadzieję, że spodobał wam się odcineczek, że spodobał wam się ten oto projekcik. Nie sądziłem, że on zajmie aż tyle czasu i że będzie aż taki, powiedzmy, spory przy tym. Ale jestem mega zadowolony, bo wyszło naprawdę fajnie, wygląda to naprawdę dość mocno. Fajnie tutaj jeszcze trochę dopełnia tej przestrzeni. Co do przestrzeni, to muszę się tutaj tymi pustymi polami z trawą zająć, żeby coś ciekawego na nich się znajdowało po prostu. Ale to się zajmę, po prostu wam pokażę w jakichś najbliższych odcinkach jako taki, powiedzmy, update. Ja teraz tak naprawdę będę się zajmował gromadzeniem składników, żeby były po prostu wszystkie składniki do tych potek, żeby jak coś potrzeba, to po prostu sobie chodzę tam, klikam i robię. A to trochę zajmie, bo są rzeczy prostsze i trudniejsze. No między innymi z takich trudniejszych rzeczy to na pewno będą łapki królika i tarczki żółwia. To są dość trudne przedmioty, ale już sobie kminię, powiedzmy, jakieś mini farmy pod to, żeby móc to właśnie robić. Nie wiem, takim trudniejszym itemkiem jeszcze może jest rozdymka. Chociaż planuję po prostu zrobić tak, że zrobię farmy tych tam królików, tych żółwi, nie? Żeby mieć te tarczki i gdzieś pomiędzy nimi po prostu łowiareczkę i sobie pójdę w awka, nie? Że na łowiareczce będę sobie zbierał te rozdymki, a jeszcze w międzyczasie będą mi się tam zbierały króliki i tarczki żółwia. No i jakieś tam inne rzeczy, nie wiem, zygasta, polowanie na gasty, no troszkę będzie do roboty, ale już nie chciałem na to poświęcać czasu antenowego tego filmu. Tym po prostu się zajmę poza tym, no bo to jest po prostu, wiecie, gromadzenie jakichś itemków, zrobienie dwóch, wiecie, zawsze się o co mu chodzi. No to już się odzywa. Dobra, to ja będę kończył ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. No i co, widzimy się w następnych odcinkach z tej serii na tym kanale. Więc trzymajcie się i widzimy się w następnym. Hej, hej.